Chyba największe wrażenie na razie na mnie i też wyniki o tym świadczą robi Szwecja, która wysoko pokonała zarówno Islandczyków, jak i Czechów. Dwa gładkie spotkania. Wynik mówi o tym, że zespół szwedzki znajduje się w dobrej formie. No Francuzi na razie nie zachwycili, ale wygrywają, mają komplet punktów, także w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Zresztą Francuzi to zawsze, można powiedzieć, dosyć słabo zaczynali turniej i wraz z przebiegiem turnieju się rozkręcali. Także tutaj tego bym się spodziewał. Dużym zaskoczeniem jest ekipa z Kataru, gospodarz, który dzisiaj pokonał Słowenię. To myślę, że jest bardzo duża niespodzianka tych mistrzostw. I Brazylia pokonała Białoruś, także to też jest dosyć duża niespodzianka. Czeka nas kolejne, znowu bardzo ciężkie spotkanie z Rosjanami. No, widać, że nasza grupa jest bardzo wyrównana i tego się należało spodziewać przed mistrzostwami, widząc zespoły, jakie w niej będą. Także no na pewno jutro kolejny dramatyczny mecz i myślę, że to też będzie dreszczowy do samego końca.